przerwanego pożycia małżeńskiego to doniosła rocznica. Taka, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych, ale także całego otoczenia. Możecie Państwo stanowić wzór przykładnego, kochającego się małżeństwa dla niejednej młodej rodziny. Wielu z Was jest także pionierami naszej szczecińskiej ziemi, którzy zaraz po wojnie, w wyjątkowo trudnych warunkach, torowali drogę do godnego życia w naszym mieście, sobie i przyszłym pokoleniom. Przedstawiam Państwu dzisiejszych jubilatów, którymi są Państwo Henryka i Bogdan Krzysztofkowie, Państwo Teresa i Franciszek Myckowie, Państwo Krystyna i Józef Pawłowscy, Państwo Czesława i Józef Rutkowski, Państwo Halina i Jan Świątkowie. Cieszę się, że w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej będę miał przyjemność wręczyć Państwu medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Zaufanie, tolerancja, także jakoś wysłuchanie jeden drugiego.